I jako frontend developer powinieneś przynajmniej rozumieć, co się dzieje po stronie backendu. Jest to ważne przynajmniej z dwóch powodów. Ułatwi to pracę Tobie i Twoim kolegom, oraz może to być pierwszy krok w kierunku full stack developmentu. Zacznijmy od tego, że od kilku lat rola frontendu zmieniła się lub bardziej konkretnie rozszerzyła się. Stało się tak głównie z powodu rozwoju technologii webowych oraz powstania Node.js. Zobaczmy, jak wygląda schemat komunikacji pomiędzy klientem a serwerem. Przedstawię Ci tylko najważniejsze zagadnienia, aby pokazać Ci jej zarys. Nie zniechęcaj się, jeśli nie wszystko będzie dla Ciebie jasne. To bardzo rozległy temat i nie sposób ani wyjaśnić, ani tym bardziej zrozumieć go w kilka minut. Na potrzeby tego przykładu, wyobraź sobie, że mamy tutaj aplikację JavaScript pytającą serwer o dane na temat artykułu o identyfikatorze równym 1. Zwróć uwagę na rolę tego identyfikatora. Pozwala on zarówno zidentyfikować odpowiedni route, jak i wpis w bazie danych, ale po kolei. Nasza aplikacja podzielona jest na frontend oraz backend. Po stronie frontendu mówimy tutaj o aplikacji JavaScript, natomiast po stronie serwera mogą występować technologie takie jak Node.js, PHP czy Java. Ostatnią częścią aplikacji jest baza danych, gdzie przechowywane są informacje takie jak np. dane użytkowników czy treści artykułów. Tutaj najpopularniejsze silniki bazodanowe to MySQL, Postgres no i teraz MongoDB. Aplikacja po stronie frontendu wysyła zapytanie HTTP bądź HTTPS na wskazany adres. Następnie serwer przekazuje ją do backendowej części naszej aplikacji. Tam w pierwszej kolejności na podstawie adresu określana jest akcja, która ma zostać wykonana. Zgodnie z tym przykładem jest to akcja Show w kontrolerze Articles Controller. Wewnątrz tej akcji może zostać wykonanych wiele różnych zadań, chociażby pobranie informacji z bazy danych za pośrednictwem tzw. serwisów. Ostateczną dolą kontrolera jest przygotowanie odpowiedzi i odesłanie jej do klienta. Na tym etapie odpowiedź powinna zostać przetworzona po stronie JavaScriptu i wyświetlona w odpowiedniej formie użytkownikowi. Musisz przyznać, że wiele się tutaj dzieje, a to tylko bardzo prosty schemat. Chciałbym, abyś zwrócił teraz uwagę na kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest adres zapytania HTTP. Zauważ, jak istotna jest jego struktura z perspektywy serwera. To na jej podstawie uruchamiana jest konkretna akcja odpowiedzialna za zwrócenie odpowiedzi. Następnie mamy wspomniany już identyfikator. Niemal za każdym razem, gdy pracujemy z danymi w bazie danych, należy je w jakiś sposób zidentyfikować. Jednocześnie Twoja aplikacja powinna być przygotowana na sytuację, gdy dane nie zostaną znalezione lub wystąpi błąd ich odczytu. W takich sytuacjach najczęściej użytkownik widzi błąd 404. Ostatnią rzeczą wartą zapamiętania jest coś, co nie wynika z tego schematu. Mianowicie obecnie aplikacje częściej są bardziej rozbudowane po stronie front-endu niż backendu, czyli zupełnie odwrotnie niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Jednak ostateczny podział odpowiedzialności zostaje dokładnie taki sam. Mam tu na myśli przede wszystkim fakt, że front-end odpowiedzialny jest za komunikację z użytkownikiem oraz serwerem, a serwer z front-endem i bazą danych. Jako front-end developer powinieneś mieć ogólną świadomość tego, w jaki sposób przetwarzane są dane, które wysyłasz do serwera, oraz dlaczego taką, a nie inną formę mają dane, które od niego otrzymujesz. Uwierz mi, że wiedza ta pomoże w pracy zarówno tobie, jak i osobom pracującym po stronie backendu. Jak powiedziałem na początku, to pierwszy krok na ścieżce full stack dewelopera. To, co w tej chwili Ci powiedziałem, ciężko nawet nazwać wierzchołkiem góry lodowej. W związku z tym mam do Ciebie ogromną prośbę, abyś dał mi znać w komentarzu, czy chcesz wiedzieć więcej na temat zagadnień omówionych w tym filmie.